Witajcie dzisiaj trochę w innych okolicznościach przyrody, bo jesteśmy w plenerze. Bardzo, przyrody. A to dlatego, że wracamy z bardzo ważnego spotkania, o którym opowiem wam być może przy okazji. Natomiast dzisiaj, bo my idziemy tam, Ania. A. Natomiast dzisiaj przygotowałyśmy dla was coś, co można powiedzieć intryguje was od dawna. Mianowicie podczas różnych spotkań, konferencji czy w rozmowach mailowych z nami pytacie nas o różne narzędzia, które można wykorzystać do na przykład zarządzania projektem. I dzisiaj opowiemy wam o tych narzędziach. Magiczna piątka. Magiczna piątka. Start! Wunderlist to narzędzie przede wszystkim do zarządzania własnym czasem i własnymi zadaniami. Na wyróżnienie zasługuje tutaj prostota. Możecie sobie dodawać dowolną ilość wydarzeń, no i ustawiać dla każdego z tych wydarzeń przypomnienie, które pokaże się albo na waszym komputerze, albo na waszym telefonie, albo zostaniecie na przykład mailowo. Za darmo możecie używać, tak jak wam już powiedziałam, i na telefonach, na smartfonach, i na komputerach, no i oczywiście na stronie internetowej. Trello to następne narzędzie, które wam polecamy. Przede wszystkim jest bardzo łatwe. Możecie zmieniać zadania, a raczej miejsca zadań i listy, do których te zadania są przypisane. Działa szybko, sprawnie i naprawdę polecamy, jeżeli macie zespół, który dopiero zaczyna pracę z projektem, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Poza tym możecie dodawać etykiety, czyli tagi do swoich list i zadań, a także przypisywać jedno zadanie do wielu osób. Kolejna jest Asana. Asana jest naprawdę bardzo dobra, jeżeli realizujecie duże projekty w dużej grupie ludzi. Tam może pracować naprawdę cały zespół i jest to narzędzie, które pozwoli wszystkim ogarnąć swoje listy i zadania. Dlatego, że jest duże, ale nie jest skomplikowane. I naprawdę wygląda wszystko bardzo przejrzyście i bardzo łatwo jest w niej delegować zadania. Gunter, coś dla większych profesjonalistów. Trzeba naprawdę chcieć ogarniać projekty i mieć tych projektów do ogarniania bardzo dużo. Można tam wpisywać środki, które są nam niezbędne do wykonania danego zadania, ale można też wpisywać czas i zależności, czyli jedno zadanie nie może być wykonane, dopóki nie wykonamy tego wcześniejszego, co na pewno wielu z was będzie potrzebne. Bardziej skomplikowane, ale myślę, że też polecamy dla tych już pro. Tak, zwłaszcza, że tutaj możecie określać swoje środki i rzeczy, które musicie mieć, które są potrzebne do wykonania zadania, także naprawdę polecamy. A teraz czas na Basecampa, czyli narzędzie, na którym pracujemy, między innymi my w naszej pracy. Ja mam tylko pół serduszka. Basecampa kochamy, bo dlatego, że po pierwsze jest prosty, po drugie nie ma tych wszystkich funkcji, które mają inne, więc nie można się pomylić i wszystko działa bardzo prosto. Zadanie przypisuje się do jednej osoby i tutaj jest ta różnica. Ale wiele osób może komentować. Tak, ale dzięki temu właśnie ta osoba wie, że to ona to zadanie musi zrobić. A my wiemy, kogo ścigać. Dokładnie. Poza tym jest świetna przeglądarka plików, która pokazuje nie tylko sam plik, ale także historię jego powstania. Także proponujemy Basecampa także do wyboru, do koloru. Krótka, ale konkretna lista. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, wszystko znajdziecie w opisie, bo tam są linki do tych narzędzi, będziecie mogli to zobaczyć. Każde jest inne i naprawdę każde z nich może znaleźć w was swojego wyznawcę. Zapraszamy was też do dawania własnych narzędzi, tych, z których wykorzystacie. No i powiedzcie nam, co musi mieć wasze idealne narzędzie. No i może następne... Już, koniec. Do zarządzania projektami, marsz! Ale następny vlog będzie o kolejnych narzędziach, to tak. Wam obiecujemy. Dobra, no to na razie.